Polska mówi, pan doktor Leszek Borkowski, Szpital Wolski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, hotele otwarte, pensjonaty otwarte, przyjmują nas szerokimi dłońmi. Czy to bezpieczna opcja na spędzenie wakacji, weekendu? Musimy dążyć do jakby odbudowy gospodarczej naszego kraju, a hotele są jednym z takich trybików. Pracuje w nich wiele osób, obok hoteli pracuje wiele osób, no, wszyscy musimy zarabiać, żeby godnie żyć. Dzisiaj przed hotelami jest wiele wyzwań. Przed epidemią mówiliśmy, że hotel ściąga gości dobrym łóżkiem, dobrym jedzeniem. Dzisiaj dołożyłbym trzeci element, dobrym stanem sanitarnym. Ta dbałość sanitarna wyjdzie na dobre wszystkim hotelarzom, jak również wyjdzie na dobre wszystkim gościom hotelowym. Doprowadzi to do sytuacji, że będzie wokół nas czyściej i przez to będzie bezpieczniej. My nie możemy się jakby zamykać tylko do pandemii koronawirusa. Musimy pamiętać, że brak higieny odpowiedniej to również jest zagrożenie epidemią innymi patogenami, nie tylko wirusami, ale i bakteriami chorobotwórczymi. W związku z tym higiena, jeszcze raz higiena jest rzeczą pozytywną i to będzie różnicować hotele. Hotele będą stosować różne metody. Ja zawsze jestem zwolennikiem metod może mniej błyskotliwych, ale bardziej skutecznych. Wiem, że w hotelach będą montowane, nie wiem czy we wszystkich, nie wiem jak to będzie wyglądało, czujniki temperatury. To nie jest taka prosta odpowiedź, dlatego że oczywiście temperatura jest jednym z czynników wskazujących na rozwijającą się infekcję pod wpływem koronawirusa, ale też musimy pamiętać, że temperatura towarzyszy wielu, wielu innym schorzeniom, które nie mają nic wspólnego z koronawirusem. Bałbym się, gdyby tylko na podstawie podwyższonej temperatury gość był wyrzucany z hotelu czy wypraszany. Natomiast trzeba by się zastanowić, jaki krok jest następny. To znaczy tak, sam czujnik temperatury nic nie da. Sam pomiar temperatury da niewiele. Za tym musi iść konkretna rzecz. Tą konkretną rzeczą może być test diagnostyczny w interesie osoby, która ma tą podwyższoną temperaturę. Natomiast otrzymanie tylko samej informacji, mam podwyższoną temperaturę i nic z tym nie robię, to są wyrzucone pieniądze i na czujnik, i na czas, i na wszystko. Tak mi się wydaje. Panie doktorze, a co pan myśli, sądzi o pomyśle na przykład lekarza, który w większych hotelach będzie po prostu pracował i nie tylko mógłby być, że tak powiem, dedykowany do sprawdzania, czy ktoś jest chory, czy nie chory na COVID-19, tylko ogólnie, żeby po prostu, tak jak to na statkach bywa większych, że jest lekarz, tak tutaj w hotelu. Ja sceptycznie patrzę na ten pomysł i zaraz wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, chodzi o to, żebyśmy nie roztrwonili kadry medycznej, której zbyt dużo nie mamy. Lepiej jest ją skupiać w szpitalach i ośrodkach zdrowia i innych miejscach dedykowanych. Statek to jest zupełnie co innego, bo jak się coś dzieje na statku, to ja nie wysiądę i nie przejdę przez morze na suchy ląd, żeby się leczyć, tylko muszę na tym statku siedzieć, więc tam jest jakby pozycja lekarza jest troszeczkę inna. Natomiast w hotelu no jest pogotowie, są różne systemy. Jest w pobliżu gdzieś szpital, jest w pobliżu gdzieś przychodnia. Są fachowi pracownicy służby zdrowia. W związku z tym można to wykorzystać. I wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żeby każdy hotel miał swojego lekarza. Natomiast każdy hotel, każda recepcja w każdym hotelu powinna wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. Do kogo zadzwonić, gdzie się skonsultować, gdzie poprosić pacjenta, żeby się udał, bądź go zawieźć. No, różne są
sposoby udzielenia konsultacji, może telekonsultacja tutaj wystarczy. W każdym razie nie kierowałbym fachowych pracowników służby zdrowia, bo mówię nie tylko o lekarzach, mówię również o pielęgniarkach, o ekspertach ochrony zdrowia, ratownikach i tak dalej, farmaceutach, całej masie armii tych bezimiennych ludzi, którzy teraz bardzo ciężko pracują, do hoteli. No może byłoby fajne, gdybym siedział w jakimś hotelu w egzotycznym miejscu, nie płacąc za to, ale patrząc z punktu widzenia logiki, to nie jest dobre rozwiązanie, to jest takie trochę rozwiązanie, bym powiedział, PR-owskie, które łatwo wpada w ucho, ale nie robi nic dobrego dla rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa klientów hotelu. Panie doktorze, to tak na koniec, kończąc naszą rozmowę, jeśli już jesteśmy w tym hotelu, czy na co powinniśmy zwrócić uwagę, czy powinniśmy, możemy bezpiecznie korzystać z windy, czy raczej wybierać schody? Jeśli już jesteśmy w tej windzie, czy w rękawiczkach, bez rękawiczek, czy po prostu nie popadać w panikę, w hipochondryzm, tylko normalnie funkcjonować i po prostu dbać o higienę, jak najczęściej myć dłonie. To, co pan powiedział, panie doktorze, na koniec jest najlepsze. Często myć ręce i te ręce dezynfekować sobie swoim jakby środkiem, czy też środkiem udostępnionym przez hotel. No, nie można popadać w przesadę, bo to nakręca się spirala absurdu, która z reguły kończy się jak jeszcze większym absurdem. Czy chodzić po schodach, czy jeździć windą. Jak mnie nie boli mój staw biodrowy, to idę po schodach. Jak mnie boli, no to jadę windą. Więc tak to wygląda. Oczywiście, że chodzenie jest zdrowsze i ci samogonik nie chodzą. Trzeba wyrzucić z siebie taki golenia. Natomiast jest cała masa gości hotelowych, dla których wjazd windą jest no, jedynym możliwym, żeby się dostać do pokoju. No, tak samo noszenie walizek i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba być rozsądnym, ale myślę, że higiena. Ja zawsze powtarzam, że każde ryzyko pandemii jest świetną okazją do podniesienia rangi higieny, nawet tej higieny dnia codziennego, bo wiemy, że higiena jest pierwszym dobrym, skutecznym krokiem usuwania tego wszystkiego, co na nas osiadło w czasie pracy, spaceru, nie wiem, zakupów czy pobytu gdzieś tam. I jeżeli to zmyjemy, no to już jest lepiej. Zdecydowanie lepiej, więc o tym trzeba pamiętać, a jest to rzecz, którą każdy robi i nie jest to jakieś kłopotliwe i dzisiaj w Polsce wszyscy mają możliwość utrzymać higienę, oczywiście w mniej lub bardziej komfortowych warunkach, ale każdy człowiek ma możliwość utrzymania tej higieny i jeżeli tego nie robi, to nie dlatego, że nie ma możliwości, tylko dlatego, że ma jakby inne spojrzenie, które kłóci się z dzisiejszymi i właściwie panującymi od 150 lat informacjami o patogenach chorobotwórczych. W rozmowie z Polska mówi pan dr Leszek Borkowski ze Szpitala Polskiego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.